uchwała w sprawie ustalenia wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowe dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok. Paragraf pierwszy. Ustala się listę zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok według załącznika do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę spojrzeć na załącznik, jeżeli są jakieś poprawki, to proszę o wprowadzenie. Proszę bardzo, kto z Państwa, kto się przyczął, się zgłosił, proszę. Pierwsza sprawa z tego, co pamiętam, to co do ulicy Poczkanych, które komisji było ustalenie, że nie robimy tam nakładki, tylko utwardzenie. I z racji tego, że to jest chyba około 800-900 metrów drogi do jednego domu, prawda, bo to chodzi o ten odcinek, prawda, do jednego domu, to budowa, robienie tam nakładki, to jest spora, wydaje mi się, przesada asfaltowej, no to będą gigantyczne koszty, chyba liczone, wykraczać nawet milion złotych. Ja może wejdę w słowo panu radnemu. Tak, jak najbardziej myślę, że to jest chyba taki błąd redaktor i było to na pewno zamiarem, to będzie wstydnie. Jak najbardziej, ja powiem, że pani przewodnicząca też składa poprawkę, czy już złożyła, to nie warto może dopisać w tej poprawce od razu i to dopiszmy to w poprawce. Myślę, że to są takie dwie drobne zmiany. Może pani przewodnicząca oprócz tego powie, co w poprawce jeszcze. A przepraszam. Co do wody, troszeczkę jak widzę, ten projekt uchwały, w którym jest no z jakiejś prawie 80 pozycji, to zastanawiam się nad sensem uchwalania takich list. Zrealizowanie tych wszystkich pozycji, no to jest, nie wiem, 20, 30, 40 lat. A to na niektóre zadania, to łączna kwota wszystkich pozycji znajdujących się na liście, to jest kilkaset milionów złotych. Więc jaki jest sens tworzenia takiej fikcji, uchwalania listy, która i tak nie zostanie zrealizowana? Rzekomo to podobno ułatwia nam relacje z mieszkańcami, bo będzie można powiedzieć mieszkańcom, że jest na jakiejś magicznej liście rankingowej i kiedyś może zostanie zrealizowane. Ale pytanie, czy raczej to nie jest troszeczkę narzędzie do zbywania mieszkańców, a wydaje się, że Rada każdego powinna od nowa analizować potrzeby remontowe i podejmować decyzję, jakie ulice remontujemy, a nie oparcie o sytuację bieżącą, czyli ciężko na przyszłość planować remonty, bo drogi mają to do siebie, że ich stan się pogarsza, chodnik stan się pogarsza, więc tworzenie jakiejś listy na kilkaset pozycji i potem trzymanie się kluczowej, nie wiem, wydaje mi się to złą koncepcją, czy będzie już w tym momencie absurdalną koncepcją, dlatego, no bo liczba tych pozycji, no w Gdzieńcy mamy ponad 180 ulic, no co druga ulica jest na tej liście ujęta, więc... Jeszcze mamy listę budowa i przebudowa. Pani przewodnicząca pozwoli, że ja odpowiem. Ja myślę, że na komisji to też już tłumaczyłem. Komisja jest bardzo liczna w tej sprawie, połowa składu rady, ale powiem jeszcze raz. Szanowni Państwo, owszem, była taka próba w tej kadencji, zresztą z mojej propozycji, żeby listę zmniejszyć, ale równolegle do tego miała powstać lista wewnętrzna dzielnicy, która zawiera wszystkie postulaty mieszkańców, które moglibyśmy w jakiejś formie, chociażby w druku, w kurierze pokazać. Taka lista wewnętrzna nie powstała, mamy trzeci rok tej kadencji, dlatego tak zarząd, jak i pani przewodnicząca Komisji Infrastruktury zgodziła się z poglądem moim, że warto przywrócić listę po to, żeby mieszkańcy wiedzieli, że nie zapominano o chodnikach, które oni postulują i wnioskują. I nie robię, na pewno ja osobiście nie robię tego po to, żeby zamydlać komuś oczy albo komuś się, że tak powiem, przypodobać, tylko jak wiemy dobrze, to jeżeli nie dopiszemy nawet na tej 50 pozycji jakiejś małej ulicy, to być może nikt się o nią nie upomnie w następnych kadencjach. A wiemy też dobrze, że to, że ktoś jest dzisiaj na 16, 20, 30 pozycji, to nie jest powiedziane, że nie będzie tak, że ta pozycja 40 nie wyprzedzi realizacji czegoś na tej liście rankingowej, bo jak sięgam pamięcią, to żadna rada nie trzymała się kurczowo wstępnej listy rankingowej, a co najwyżej listy do realizacji w danym roku. Więc myślę, że zarząd jest troszeczkę dziwny, że inaczej, zaoszczędzimy co najwyżej troszeczkę w drukarce tonera, nie drukując tej listy i nic więcej nie osiągniemy skracając ją. Nie udało nam się tego nowego narzędzia powołać, które i tak byłoby pozaproceduralne, więc wróćmy do procedury, jaką mamy określoną przez pana prezydenta i nic nam nie szkodzi, aby dopisywać do tej listy po to, żeby potem po kolei z tej listy rozważać, czy coś jest zasadne, czy nie jest zasadne, lub bardziej pilne, czy nie. Nie po kolei. Lub nie. I
I przecież nigdy nie trzymaliśmy się wstępnej listy ranking. Trzymać. To mnie niepokoi bardzo, bo sama formuła to jest jedna sprawa, druga kwestia, czy trzymanie się tej listy, która jest w dużym stopniu po prostu, kolejność ta jest przypadkowa, a nie jest efektem jakiejś analizy czy kryteriów, tylko po prostu przypadku. Kolejność ta jest kolejnością zgłoszeń przez mieszkańców lub radnych na tą listę, a nie przypadkowa. Taki sam nie chcę polemizować, nie jest to przypadek. Jest to ewidentnie czyjś zamiar zgłoszenia na listę celowy. No nie wierzę, że ktoś przypadkowo zgłaszał ulicę na przykład pod skałą, bo to jest przypadek. Ale kolejność. Przyszedł, ktoś zgłaszał. Bo kolejność jest tłumaczę według kolejności zgłoszeń. Przepraszam, Kuba Markowski, ja może tak, żeby to przyspieszyć. Kwestii wieży. To nie jest lista przypadkowa, po dwa, jesteśmy radnymi dla mieszkańców, którzy zgłaszają nam z problemy i sami też regularnie widzimy, które ulice należy zrobić, czy chodniki, czy sprawy, którymi się zająć. No i musi być jakaś lista, tak jak przewodniczący tutaj wspomniał, to jest wstępna lista. I wypadałoby, żeby się, no musimy się trzymać jakiejś listy, jakiejkolwiek, bo po prostu będzie chaos. A Krzysiu, pamiętaj, że w przyszłym roku będzie nowa rada, nowi radni, będą czas też i będą nowe osoby, mieszkańcy, którzy będą chcieli coś innego jeszcze. No i jak tym osobom, które zobaczą powiedzmy pozycję, nie wiem, 21 na tej liście i nagle zobaczą, że ta pozycja 21 znajduje się na pozycji 40. No to jak się oni poczują? No musi być jakaś kontynuacja, bo tak to po prostu już faktycznie no, nic nie będzie zrobione, bo każdy będzie zgłaszał ciągle nowe rzeczy i poprzednie zostaną w tył, w piach. No. Dalej. No ja tylko jedno słowo, że w sumie to ja uważam, że to jest taka nazwa sama rankingowa już jest nieodpowiednia, ale trzeba by na przykład mieszkańcom wytłumaczyć troszkę, że to nie jest stricte lista, którą będą kadencje wykonywały, że to jest po prostu lista, która jest w jakimś zakresie, prawda? Szanowni Państwo, zobowiązuję się jednym z najbliższych numerów kuriera poświęcić artykuł temu tematowi i postaram się to opisać. Że wstępna lista rankingowa, żeby mieszkańcy wiedzieli, jest tylko ogólną listą, która pokazuje potrzeby dzielnicy, a nie oznacza, że każda pozycja musi w tej kolejności wejść. Ale pamiętajcie, że trzeba też napisać, że jedynym kryterium, które może zatrzymać realizację jakiejś ulicy, jest to, że albo faktycznie została wpisana, a jest w dobrym stanie, albo to, że na przykład jest już zrealizowana lub nie da się jej z jakichś przyczyn formalno-prawnych zrealizować, a nie pozwolicie, że nie napisze czegoś takiego, że tylko dlatego, że zmienią się radni w następnej kadencji, to zostanie zmieniona kolejnie, dobrze? No tylko tego się trzymajmy może. Jeżeli was to zadawala, to podejmuje się napisania takiego kredytoru. Marek, proszę. Na komisji był przykład właśnie jednej ulicy, nie wiem, teraz pierwszych trzech, gdzie jedna pani gotowała sobie już 11 lat chyba na ulicę i doszła do tego momentu. Tego ciśnił wtedy nie uszu radny, więc spokojnie chcieli się dożyjeć i będzie otwierał kolejną ulicę. Nie ma się. Krzysiek Marcin. Chciałem przede wszystkim nie zgadzać się z tematycznym przyjęciem tej listy, ale nie chcę tematu kontynuować, bo pewnie do początku tej listy, która tu jest, chciałem rzucić dwie poprawki. Pierwsza poprawka to odnośnie ulicy Dziurek Kościuszkowskiej. To jest taka, może pokażę Państwu zdjęcia, polna droga, tak mniej więcej wygląda, tu rośnie kukurydza. Nie ma zbóźnionego. No, bardzo ładna polna droga, do traktory nie jeżdżą. Można zobaczyć, bo nie ma zbóźnionego. Chyba nie. Kukurydza skoszą, tak, to nie jest... No, moim zdaniem, wszystkie domowice saperów mają dojazd, kruszą kochania. Proszę bardzo. Chciałem głosić poprawkę jeszcze na tą ulicę, która jest na dziesiątą pozycję. I ulicę Przyszłości, ten dolny odcinek. 52 insurekcji. Tak, ulicę Przyszłości, ten dolny odcinek, który jest teraz na szóstej pozycji, na 11 pozycję. Bo to już dyskusja na temat tej ulicy była parę zatoczona, jeszcze, bo nie będę powtarzał, ale wydaje mi się, że ludzie podjęli decyzję, że budują. Ta droga prowadzi do jakichś
trzech, czterech domów w ręce, ludzie sobie decyzje zrobią, domy w środku pola, no to nie mogą oczekiwać od swojej publicznej, że dostając publiczne pieniędzy, bardzo szybko ta się wybudowana droga asfaltowa. No, ci ludzie zapłacili mniej za dział przy tej drodze, podjęli decyzję budując tam domy. Poprzednio remontowy na terenie dzielnicy mamy około 20 paru ulic, na których jest nawierzchnia gruntowa, więc moim zdaniem to jest ta 11 pozycja. Mogą zostać na tej liście, niech to będzie do dalszej analizy, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy w najbliższych roku, dwóch latach tego realizować. A prośbę do Państwa, próbujmy troszeczkę krócej, bo ja muszę się ufanić, a nie chciałbym naprawdę, gdyby przy tak ważnej uchwale ktoś złożył wniosek o zamknięcie dyskusji, więc próbujmy jak najkrócej. Paweł, szybko, tak. Ulica Przyszłości na 11 pozycję, ale drugie to Przyszłości. Ale to jest inny odcinek. Trzeba napisać moim zdaniem ulicę Przyszłości z pozycji tej, a tej przenosi się na drugą, bo są dwa odcinki z Przyszłości. Marcin, proszę i Paweł Agocen. W tej samej sprawie, ponieważ moje pytanie pierwsze też dotyczy tej ulicy. Nakładka, jak rozumiem, to jest na całej długości, tak? W tej formie, w jakiej aktualnie jest to. Mówimy przecież o jakim? O ulicy Insurekcji Kościół Śląski. Bo jak spojrzymy na ten plan, to jest tam 45 domów. I moje pytanie jest takie, czy to zamierzenie dotyczy wybudowania dojazdu na odcinku 100 metrów, czy na całej długości tej polnej drogi? Według mojej oceny na całej długości bitej drogi. To jest bita droga, nie polna. No, polna droga. W takim razie, jak Krzysiu by, nie wiem, zostawiać dodatkowej, to dodałbym do tej ulicy słowo etapowanie, ponieważ widzę tylko potrzebę wybudowania nakładki na odcinku faktycznie, na którym znajdują się domy i ktoś jeździ, a nie pojazdy rolnicze. Tylko tam gdzie brakuje asfaltu, tam nie ma nigdzie domów. Tam gdzie jest droga gotowa, tam domów nie ma. Na tym odcinku, na którym są domy, to asfalt już jest? Jest już asfalt na całym tym odcinku. Na Krutowa jest tylko... Nie by w ogóle miało dotyczyć odcinka, przyszłości? Nie, przepraszam, nie o przyszłości. Mówię o przyszłości. Asfalt jest przy domu. Szanowni Państwo, spokojnie. Czy się zgodziłbym do jego poprawki etapowania tej chciałem o przyszłości powiedzieć, że to mówię, czym kiedyś mówiłem. Może faktycznie tam są cztery domy, ale chodzi też o to, co spływa z góry i to, gdzie tam jest, nie ma żadnej nakładki, jest spłukiwane na dół i to, co dotychczas zrobiliśmy, jest zanoszone kamieniem i błotem. I tylko tyle, bo myślę, że dyskusji nie ma co ciągnąć. Ja z kolei pozwolę sobie odnieść się na bieżąco. Szanowni Państwo, ja osobiście bym prosił, żeby Państwo odrzucili poprawkę odnośnie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej z prostej przyczyny. Ulica Insurekcji Kościuszkowskiej po pierwsze nie obsługuje trzech domów, a obsługuje dużo więcej domów. Było począwszy ulicę Powstania Styczniowego i tak dalej, pokażę Państwu na mapie. To jest ulica, która obsługuje, może obsłużyć, bo tu już jest asfaltowy ten odcinek. Tu nie ma obsłużyć wszystkie te domy stąd. Dodatkowo chcę Państwu powiedzieć, że został rozstrzygnięty przetarg na kolejkę podmiejską do Balic za kwotę chyba 140 milionów złotych i tam na końcu właśnie przy Powstańców Styczniowych za tymi domami będzie zbudowany przystanek dla tej kolejki. I byłoby jak najbardziej wskazane, aby dojazd do tego przystanku dla mieszkańców całej Olszanicy, Zakamycia, Chełmu i tak dalej, którzy chcieliby korzystać, był właśnie ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej, a nie ulicą Korzeniaka, na której znajduje się dwie szkoły, parafia i jest bardzo wąska i na dzień dzisiejszy przynajmniej nie ma chodnika i jest bardzo niebezpieczna. I stąd ta ulica Insurekcji Kościuszkowskiej. Nie oznacza, że nie ma domu czy jakiejś samej ulicy, że nie obsługuje ta ulica innych domów. Obsługuje i w przyszłości będzie obsługiwała według mnie bardzo ważny przystanek kolejki podmiejskiej. To tyle, jeśli chodzi o to. Przepraszam, bo są też poprawki. Tak, Magda była, Marek był, proszę. Znaczy ja tylko słowo do Krzysia. To, że ktoś buduje dom w danym miejscu, to nie znaczy, to jest wina tego, że tam ma działkę i to nie jest jego wina, że tam ma działkę, prawda? Nie, ja skupił. Ja stoi, że są domy, to rodzica, a tak dobrze, bardzo proszę. W takim razie, no ze swojej strony wyrażałbym pewne poprawki. W załączniku do uchwały w drogach do punktu 7, czyli ulica Kobycia, w nawiasie dopisuje się chodnik.
W załączniku również do punktu drugiego w drogach ulica pod pamięć na razie dopisuje się utwardzenie zamiast na korki. Wykreśla się równe płacze, dopisuje się utwardzenie. W załączniku do uchwały do punktu drugiego chodnika ulica Królowej Jadwigi dopisuje się osada tora do ulicy Piastowskiej, czyli tam aleje kosza wykreślamy i wpisujemy do ulicy Piastowskiej. Wypraszam ostatnio. Ulica Królowej Jadwigi chodnika, zamiast osada tora do alei kosza, to jest do ulicy Piastowskiej. To Gucia dowodzi proszę. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś poprawki? Tak, ja co robię. Już to może Panu, bo się zgłasza. Tak, ja nie, proszę bardzo. Państwa, jedną poprawkę chciałem tutaj wnieść w pozycji chodniki. Może ją odczytam. Przenosi się ulicę Salwatorską na miejsce numer 9 z numeru 17. Wycena etapu ulicy Salwatorskiej, gdzie na fragmencie przed szkołą gimnazjum nr 20, które jest w katastrofalnym stanie i stwarza zagrożenie dla pieszych i dzieci, jest wskazana ze wszechmiar. Chodzi o to, że mamy teraz tylko uchwałę listy jakby wstępnej listy rankingowej. Ten fragment, dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, ile będzie kosztował w przyszłości i żeby poszedł jednak do wyceny. No, nie wiem, czy wszyscy radni tam byli, ale wytłumaczyłem, gdzie to jest, po niektórym i faktycznie dostałem potwierdzenie również od nich, że no jest, rozsypują się te płytki już całkowicie, są dziury. To jest pomiędzy Salwatorską, a Kasztelańską, tak? Kasztelańską. Proszę o poprawkę. Proszę. Dosłownie zasłowa ulicy Wojciechowskiej. Ja wiem, że to mogłoby był wielki skrót, ale wszystkie te domy mają zapewnione z dwoma ulicami, ulicą Majówny i ulicą Koweniarka. Ten spacer, gdzie ma być zorganizowana ta stacja kolejki i nie wydaje mi się, że ulica, która jest tylko Wojciechowskiej, była najbliższą ulicą do tej stacji, gdyby to stanowiło też skrót. A to, że przy ulicy Koweniarka nie ma chodnika, to powinien lepiej zbudować ten chodnik zamiast zbudować ulicę Wojciechowskiej. I tak już ta ostatnia kwestia. Wydaje mi się, że oczywiście budowa takiej ulicy przyniesie jakieś powyższe, tylko pytanie, czy te powyższe będą adekwatne w stosunku do kosztów. Proszę Marzyka. Ja mam tylko taką prośbę do Państwa Rady, ponieważ z tego co widzę, chcemy tutaj wymieniać opinie dobre na lepsze. A wydaje mi się, że ponieważ nie wycofano z ogólnego użycia płytek chodnikowych normalnych, czasami wystarczyłoby na pewnym fragmencie wymienić płytki, a nie od razu zmieniać go po całości, w momencie kiedy mamy bardzo dużo innych rzeczy do zrobienia i są miejsca, gdzie chodników nie ma wcale. Więc jakby to jest taka prośba na przyszłość, że naprawdę można zerknąć i zobaczyć, że wystarczy wymienić tam 20, 30, 50 płytek, a nie robić chodnika długości 50 metrów, tylko dlatego, żeby go zrobić pięknym i z kostki, czyli z obecnie jakichś trendów istniejących. Szanowni Państwo, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, złożyć poprawkę? Jeszcze poprawkę wnoszę. Proszę bardzo. Chodzi o cenę spotów, bo ustaliliśmy na komisji, że tam ma być etapowanie, ponieważ po drugiej stronie też Marzena Skotów jest bardzo tym samym. Rozumiem, wykreślenie w nawiasie, a wpisanie etapowanie. Etapowanie, tak. Taka poprawka. Chodniki? Chodniki, tak. To musimy wpisać obie strony. Ale ustaliliśmy etapowanie. Etapowanie. Tak. No nie, ale takie zmiany już wcześniej poprawkami piszemy, to już autopoprawkę by musiała komisja robić, bo autopoprawka musiała było ustalenie na komisji. Ale tak samo przeoczenie wypadło na tym, nie wiem dlaczego chodnik czy kogucie, a nie było to przecież celowe, więc jeżeli już poprawkami robimy, zróbmy wszystko poprawkami. Jeżeli miałem miasto, to proszę, musisz co robić?
Znaczy to ja rozumiem, ja proszę pana. No ja póki jest cisza, to sobie wykorzystam i nie sądzę. Podoba mi się pomysł tej Marzenki. Oczywiście, że to nie jest... To jest właśnie bardzo dobry pomysł, żeby nie od razu jakieś większe odcinki chodników demontować. Jest widzę do nim Wąsowicza na miejscu 19, gdzie tam rzeczywiście, jak dzisiaj szedłem na sesję, tam wypadało punktowo w pewnych miejscach tylko ponaprawiać te płytki, tylko że właśnie chodzi o samą realizację tego, jakbyśmy to mogli my jako rada zrealizować, bo ja rozumiem, że jak my robimy jakiś już remont, to musi być najpierw projekt. Czy można tak, że punktowo będziemy sobie można tak ustalić. Nie dąży naprawdę nie można zrobić tego? To nie my decydujemy. Szanowni Państwo, możemy tak spróbować naprawiać chodniki, a bieżąca, bieżący w sensie z życiem, to już jest bezwiązny. Możemy tu najpierw poprosić, tak? Jeszcze a propos Paweł, ja nie wiem, czy stosuje umowę egzaminu, to co pozostaje po remoncie jest własnością wykonawcy. Nie wiem, czemu jest taki zapis stosowany w ofercie umowach. Mogę bardzo pomyśleć na tym, żeby zaproponować. Szanowni Państwo, ja się chciałem po przechodzimy do głosowania, rozumiem, bo nikt się nie zgłasza przy na tym momencie, więc pozwolę sobie, Andrzeju, bardzo proszę, bo to istotne. Pozwolę sobie powiedzieć jeszcze, że szanowni Państwo, na komisji naprawdę trwało długo i był to pewnego rodzaju kompromis w tej kolejności na liście. I osobiście, o ile rozumiem poprawki Państwa, które korygują złe zapisy, tak zmiany miejsc po komisji, które żeśmy się tutaj przez prawie 2 godziny na ten temat męczyli, no przyznam się szczerze Państwu, że jestem zaskoczony, że szczególnie członkowie tej komisji składają poprawki. To tyle ode mnie. I przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, poprawka złożona przez pana Krzysztofa Chwarciaka była pierwsza, tak? Tak? I to jest tak. Jest to poprawka, że ulica Insurekcji Kościuszkowskiej przenosi się na pozycję 10, a ulica Przyszłości z pozycji 6 na 11. Pozostałe pozycje otrzymują właściwą kolejność. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Krzysztofa Chwarciaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Poprawka przeszła, szanowni Państwo. Teraz jest poprawka autorstwa pani Magdaleny Mardyły. I to jest tak. W załączniku do uchwały do punktu 7, czyli w drogach, przy ulicy Koguciej dopisuje się nakładka i chodnik. Potem jest Potem jest w załączniku do uchwały do punktu 2, czyli przy chodnikach, tak? Nie. Dopisuje się od Salwatora do Piastowskiej zamiast Posza. I w załączniku do uchwały do punktu 2 w drogach, w ulicy Podkamyk, dopisuje się, wykreśla się słowo nakładka, a wpisuje się utwardzenie. To jest zrozumiałe? To jest kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka jest autorstwa Pawła Kowalskiego. Przenosi się ulicę Salwatorską na miejsce numer 9 z pozycji 17. Chodzi o załącznik chodniki. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa pana Pawła Kowalskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta, szanowni Państwo. To jest poprawka kolejna pana Jurka Mileja, czyli ulica Laskotów, wykreślamy w nawiasie ten zapis, który jest, to jest pozycja 11 w chodnikach i
zamiast tego wpisu w kierunku literum plastycznego składania parzysta po prostu wpisujemy słowo etapowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki autorstwa Jurka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Proszę Państwa, wszystkie poprawki przeszły, w związku z tym przechodzimy do głosowania uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu wraz z poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.